jaki jest, dla kogo jest i po co właściwie ten pałąk. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy materiał. Witajcie na kanale, z tej strony Rafał. Dzisiaj chcę Wam pokazać kask otwarty Schubert J2. Nowość w ofercie tego niemieckiego producenta. Kask, który według mnie na pewno będzie wzbudzał spore zainteresowanie, już zresztą wzbudza, i też trochę kontrowersji przez ten element stylistyczny, powiedzmy, który został wykorzystany w tej konstrukcji, czyli przez ten charakterystyczny pałąk. Mamy tutaj nawiązanie do historii, do Schuberta J1. Który też miał taki pałąk, wyglądał ten kask trochę inaczej, charakterystyczny zdecydowanie, który może nie był na polskim rynku zbyt popularny, ale inaczej było już z kolejnymi odsłonami kasków otwartych, jak M1 od Schuberta, czy później poliftingowy M1 Pro. Na ten sezon z nową normą Schubert zdecydował się przygotować coś nowego, nawiązującego jednak do pierwszego modelu. Schubert J2 ma zupełnie nową skorupę. To nie jest kask zbudowany na skorupie z C5, z E2 czy S3. Mamy tutaj do czynienia z nową skorupą, która była testowana oczywiście w tunelu aerodynamicznym Schuberta. Skorupa, która natomiast jest z podobnych materiałów, w podobnej technologii jak w klasycznej C5, czyli kompozyt włókien szklanych, które są w centralnej części wzmacniane jeszcze włóknem karbonowym. Daje to Schubertowi możliwość stworzenia skorupy odpornej na uderzenia, lekkiej i skorupy, która jest kompaktowych rozmiarów. I tak jest w przypadku J2, że bez względu czy macie do czynienia z rozmiarem XS czy XL, ten kask wygląda po prostu na głowie dość kompaktowo. W środku znajdziemy oczywiście EPS, ekspandowany polistyren, który pochłania energię uderzenia. W przypadku Schuberta J2 mamy tutaj wkładkę centralną o innej gęstości, no i wkładki policzkowe również o innej gęstości. Mówiąc o bezpieczeństwie Schuberta J2, muszę wspomnieć, że w tym kasku znajdziemy również AROS, czyli Anti-Roll-Off System, czyli specjalne paski, które zabezpieczają zapięcie, tak aby ten kask nie zsunął się nam z głowy podczas wypadku. To jest rozwiązanie znane z innych produktów Schuberta, bo zarówno w C5, E2 czy S3 takie rozwiązanie znajdziecie. Jeżeli chodzi o samo zapięcie kasku, to tutaj też nie ma wielkiej rewolucji, bo to jest znane rozwiązanie z innych kasków Schuberta, czyli zapięcie mikrometryczne w głównej mierze wykonane z tworzywa. Schubert J2 dostał nowy wizjer z oznaczeniem SV7. To jest wizjer wykonany z poliwęglanu, zgodny oczywiście z nową normą. To jest wizjer, który ma możliwość zamontowania pinlocka. Jest ten kask przystosowany pod pinlocka 120 XLT, więc to najbardziej wydajne rozwiązanie. Rozwiązanie przeciwko parowaniu. Dodatkowo to jest wizjer, który daje bardzo dobre pole widzenia. Nawet ten pałąk, który w Schubercie J2 jest, nie zaburza nam tego pola widzenia, nie przeszkadza. Na wizjerze znajdziecie turbulatory, czyli takie wypustki w górnej i dolnej krawędzi tego wizjera. Te turbulatory mają odpychać pęd powietrza, mają wyciszać ten kask. To jest rozwiązanie znane z innych modeli. Do podnoszenia wizjera służą łopatki po lewej i po prawej stronie. Mechanizm wizjera działa dość płynnie, w zasadzie wyczuwa jest ta ostatnia pozycja przy otwarciu, natomiast w całym zakresie działa dość płynnie, ale tak niezbyt lekko, więc myślę, że nawet jeżeli ktoś będzie chciał jeździć z otwartym, ale niepełnym otwartym wizjerem, to pewnie będzie taka opcja. Oczywiście mamy tutaj system do szybkiego zwalniania wizjera, więc wymiana wizjera nie powinna stanowić żadnego problemu. Dodatkowo ten kask został wyposażony przez Schuberta w blendę przeciwsłoneczną. Suwak blendy przeciwsłonecznej znajduje się po lewej stronie. Mamy możliwość regulacji też wysokości, takiej niewielkiej regulacji, ale jednak jest. To też jest rozwiązanie znane z innych modeli. W kaskach typu Jet mimo wszystko ważna jest wentylacja. W Schubercie J2 ta wentylacja opiera się tak naprawdę na dwóch wlotach powietrza, które są ukryte tutaj w górnej części. To są wloty o średnicy około 1 cm zabezpieczone siateczką, tak aby żadne robactwo nie dostało się nam do środka. Później w EPS-ie jest rozprowadzone bocznymi kanałami to powietrze po całym wnętrzu i jeżeli chodzi o wylot ciepłego powietrza, no to znane też rozwiązanie z innych kasków Schuberta, siateczka meszowa w kołnierzu wyciszającym, to tędy to ciepłe powietrze ucieka. Skupmy się teraz na elemencie, który jest najbardziej charakterystyczny dla Schuberta J2, czyli na pałąku. Dlaczego Schubert wraca do tego rozwiązania i jakie zadania ma do wykonania właśnie ten element? W Schubercie J2 ten pałąk wykonany jest z poliwęglanu i jest to element całkowicie demontowalny. W zasadzie potrzebujemy kilka ruchów do tego, żeby odpiąć pałąk od kasku. Możemy popatrzeć na ten pałąk z punktu widzenia ochrony, takiej podstawowej. Co prawda mamy tutaj kask, który ma homologację kasku otwartego, natomiast
Jeżeli chodzi o szczękę, no to lepiej mieć jakiś chin bar z poliwęglanu, niż liczyć tylko na ochronę samego wizjera. Ważniejsze jednak zadanie ma tutaj ten chin bar z punktu widzenia akustyki, aerodynamiki, komfortu, dlatego że możemy tutaj przyczepić kurtynę powietrzną. To spowoduje, że przy takich przejazdach długich, przy przelotach, w chłodne dni, mniej powietrza, również tego zimnego, będzie dostawało się do wnętrza kasku. To na pewno będzie miało wpływ na komfort, na wyciszenie. Patrząc na te elementy, czyli na aerodynamiczną skorupę, turbulatory na wizjerze, kurtynę powietrzną i chin bar i kołnierz wyciszający, jestem w stanie rzeczywiście uwierzyć w to, że mamy do czynienia z najlepiej wyciszonym kaskiem typu jet na rynku. Myślę, że dużym atutem Schuberta J2 będzie również jego wnętrze. Wnętrze, które jest naprawdę z bardzo dobrych materiałów, wnętrze, które składa się z kilku elementów. Możemy też dopasować to wnętrze do głowy. Jest taka opcja, ponieważ jest tutaj on również objęty tym programem indywidualnego dopasowania, więc raczej z dopasowaniem J2 do kształtu głowy nie powinno być problemu. To jest kask, który jest kaskiem przystosowanym pod interkom. Mamy tutaj już wbudowane głośniki HD i możemy zastosować dedykowany interkom. To jest interkom SC. To może być SC, SC Standard albo SC Edge, ponieważ od tego sezonu będzie dostępny również interkom nie na bazie Seny, ale na bazie Cardo. Więc jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem akurat Seny, no to może korzystać właśnie z rozwiązania Cardo. I do tego jeszcze z Cardo jest opcja taka, że w tym sezonie będzie też dostępna mocna aktualizacja samego mesza, więc zwiększą się możliwości samego tego urządzenia. Ten pałąk w Schubercie J2 może wydawać się dość archaicznym rozwiązaniem. Takim dziwnym zabiegiem ze strony Schuberta, że w nowoczesnym kasku typu jet umieszcza rozwiązanie wykorzystywane lata temu. To jest rozwiązanie dla tych, którzy wykorzystują kaski jet nie tylko do jazdy po mieście, ale też traktują te kaski po prostu jako kaski użytkowe, jeżdżą turystycznie, takich osób jest bardzo dużo. To jest kask na maxi skutery, to jest kask na motocykle turystyczne. Konstrukcja J2 nie wymusza korzystania z tego pałąka. Można go schować do pudełka i nigdy go nie wykorzystać, ale myślę, że bardzo szybko użytkownicy Schuberta J2 docenią zalety tego rozwiązania przy takich długich przelotach autostradą i w chłodne jesienne czy wiosenne dni. Początkowo przyznam, że byłem sceptyczny, ale po obejrzeniu tego kasku, po zastanowieniu się nad tym, komu może się to rozwiązanie przydać, to dostrzegam pewne walory i wiem, że będzie sporo zainteresowanych tym właśnie modelem. Czekam na Wasze opinie, dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!